Nazaret. Nieświęte miejsce, z którego nie można spodziewać się niczego dobrego. Leżące w krainie naznaczonej pogańskimi zwyczajami. Staje się dzisiaj centrum działania Boga. Oprócz miejsca dalekiego od ideału, Bóg wybiera jeszcze osobę, której żałowano uwagi i godności. Kobietę, dziewicę, która kulturowo była ignorowana, bo jeszcze nie stała się matką. Nikt z jej zdaniem się nie liczył, bo jako kobieta musiała pozostawać w cieniu mężczyzny. Bardziej Bóg nie mógł zrezygnować ze swojego majestatu. Bardziej nie mógł obedrzeć się ze swojej boskości. Miał w tym swój plan. Mógłby zbawić człowieka, bez udziału człowieka. Rzekłby słowo, a stałoby się to, co powinno. Jednak nie tym razem, nie w tym przypadku. Uniżył Bóg samego siebie, przyjąwszy postać sługi, jak pisze święty Paweł, i stał się posłusznym aż do śmierci. Nie mając niczego, zdobywa wszystko, by każdego odkupić. Nie mając środków, pokazuje, jak sobie radzić w różnorakich sytuacjach, które w naszym życiu się dzieją. Bóg, wybierając Maryję i posyłając do niej anioła, przekazuje wiadomość. Ty, któraś została uczyniona przepiękną, która jesteś uosobieniem piękna, raduj się. Maryja zostaje zaproszona przez Boga do radości. Ta wiadomość wstrząsnęła Maryją. Jej reakcję święty Łukasz opisuje słowem, które określa wzburzenie morza wywołane trzęsieniem ziemi. Bo wiadomość wywołała wstrząs emocji, myśli, uczuć, które zostają poddane próbie. Nastolatka być może miała inne plany na życie. My często mamy inne plany na życie. Każda inna ewentualność powoduje w nas wzburzenie, bo pojawia się nagle, nieoczekiwanie. Często nie mamy wkalkulowanych takich modyfikacji pochodzących od Boga. Być może jest to nam potrzebne, taka terapia wstrząsowa, żebyśmy pamiętali, że to On jest Panem i to On pisze najlepsze scenariusze na życie. Każde ważne wydarzenie, jakie zaczyna istnieć w naszym życiu, każda propozycja nie może być podejmowana pochopnie. Musi być rozważona. Nieraz to rozważanie może przybrać postać wewnętrznej walki, w której mieszają się lęki i niepokoje. Zastanawiamy się, czy niektóre sprawy to tylko wyraz naszej wyobraźni, czy realna propozycja. Myślimy, jak otworzyć się na tą Bożą nowość w naszym życiu. Dokonując wyboru, musimy wierzyć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bóg przecież potrafi pominąć pewne naturalne procesy. Imię Archanioła nie oznacza nic innego jak moc Bożą. Sam Bóg wchodzi w Maryję, umacniając ją swoją łaską. Uspokaja Maryję, by się nie lękała, bo On jest z nią. Pomyślmy dziś, pochylając się nad tekstem Ewangelii, czego ja się lękam? Czy w chwilach doświadczeń szukam podpowiedzi w Bożym Słowie? A gdy już znajdę odpowiedź, to patrzmy dalej. Maryja zgadza się na wszystko. Mówi, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa. To wyraz posłuszeństwa, a zarazem zawierzenia, oddania swego życia Bogu w całości. Maryja przyjęła łaskę, rozpoczęła współpracę z Bogiem, a także zgodziła się na wszelkie trudności. Więc przyjęła też krzyż, który objawi się w jej życiu jako cierpienie, gorycz, rozczarowania, chwile ciemności. Przecież jej fiat nie było jednorazowym aktem, ale potwierdzane było do samego końca. Takich naszych aktów zawierzenia jest mnóstwo. Przy chrzcie, małżeństwie, kapłaństwie, ślubach zakonnych, różnych obietnicach. A po nich każdy dzień to potwierdzanie, że dobrze wybrałem, że dzięki Bogu daję radę. Że On faktycznie jest mocą i ma najlepszy plan na nasze życie. Mógłby dokonać wszystkiego sam, a jednak wybiera do współpracy każdego z nas na różne sposoby. Nawet gdy wydaje nam się, że jesteśmy jak Nazaret, dalece od świętości, żyjący pośród ludu z pogańskimi zwyczajami, uważani za tych, co nic dobrego nie mogą uczynić. Bóg nie widzi przeszkód, żeby sobie z nimi nie poradzić. Pozwólmy Mu działać w nas. Prośmy, by i nam posłał swego Ducha z Jego mocą, darami, by nasze serce było przepełnione wiarą i nadzieją.